Jest taka czarna bestia, która budzi w ludziach strach i niepokój. Gdy przebiegnie komuś drogę, to nieszczęście murowane. Czarny kot, jak się już zapewne domyślacie, to o nim mowa. Dziś 17 listopada, czyli Światowy Dzień Czarnego Kota. Dziś święto dosyć młode, bo zainaugurowane we Włoszech w 1990 roku. W Polsce obchodzimy je od 2006 roku. A celem tego dnia jest nie tylko wystosowanie apeli o opiekę nad czworonogami, ale także walka z uprzedzeniami i przesądami, które, podkreślam, są wyjątkowo krzywdzące dla czarnych kotów. Szczególnego pecha, jak zauważyli obrońcy praw zwierząt, czarne koty mają właśnie we Włoszech, bo to tu przedstawia się je w jak najgorszym świetle i są okropnie traktowane. Jak statystyki uprzejmie donoszą, co roku we Włoszech znika 60 tysięcy czarnych kotów, które są porywane i beztrosko zabijane, zwłaszcza w trakcie satanistycznych rytuałów, najczęściej podczas obchodów Halloween. Z roku na rok coraz więcej krajów przyłącza się do świętowania tego dnia. Jak twierdzą miłośnicy zwierząt, czarne koty wymagają szczególnej obrony przed ludzkimi przesądami, bo wciąż są tępione za to, że rzekomo przynoszą pecha. A zabobonów związanych z czarnym kotem jest cała masa. Jak choćby ten, że kiedy czarne koty myją się za uszami, to znaczy, że spadnie deszcz. Ale również wtedy, gdy kotu rozszerzają się źrenice, wówczas także należy spodziewać się opadów. Z serii cmentarnych zabobonów. Gdy czarny kot przysiądzie na nagrobku, to znak, że osoba tam pochowana po śmierci została opętana przez złe moce. Sprawdźmy, jak to jest z tymi przesądami. Czy jest pani przesądna? Nie. Nie. A wierzy pani w to, że czarny kot przynosi pecha? Nie. Pod drabiną też pani przejdzie? Przejdę. Króliczej łapki pani nie trzyma? No, o tym to nawet nie wiedziałam. A łuskę w portfelu ze świątecznego... Czyli jednak. A wierzy pan w to, że jak czarny kot przebiegnie drogę, to przynosi pecha? Nie przynosi kot. Nie przynosi? Nie. A przebiegł panu kiedyś? O, nie raz. Nic się nie wydarzyło. Czy pani jest przesądna? Ja? Przesądna? Tak. Nie, nigdy mi się to nie zdarzała. Czyli nie wierzy pani nie w przesądy? Nie, w żadne przesądy nie wierzę. Nie, całe życie przeżyłam, ale jakoś nic mi się nie przydarzyło z przesądów. A jak dziecko małe wychodzi na dwór, jest jeszcze nieochrzczone, to trzeba mu czerwoną kokardeczkę gdzieś przyczepić do wózka? Nie, swoim dzieciom nigdy tego nie robiłam, nie. A jak czarny kot komuś przebiegnie drogę? Nie, nie wierzę w takie cuda. Nie. A niektórzy wierzą. A ma pani może jakąś radę, jak sobie poradzić z tym, żeby tego pecha ominąć? Po prostu nie zwracam na to uwagi. Okay. Czyli czarny kot pecha nie przynosi? Nie przynosi. A może ma pani jakieś rady? Bo niektórzy wierzą w to, że jak czarny kot przebiegnie im drogę, to jest pech. Jak sobie z tym poradzić? Co zrobić, żeby tego pecha jednak ominąć? Iść dalej. Nie patrzeć na tego kota. A jak widzi pani kominiarza, wystawia pani guziczek? A kiedy ja widziałam kominiarza? W naszym rejonie nie ma za bardzo. W blokach ponoć chodzi, ale ja mieszkam w takim osiedlu, że nawet z życzeniami noworocznymi nie chodzi. A odnośnie małych dzieci albo kobiet w ciąży, zna pani jakieś przesądy? Nie. No, kiedyś tam się mówiło, żeby pod drabiną nie przechodzić, czy tam coś, łańcuszków nie nosić, ale ja jakoś tak nigdy nie wierzyłam w to. A urzeknięcie dziecka, warto wieszać kokardeczkę? Moja mama wierzyła w to, ale ja już nie. Jak się okazuje, nasi rozmówcy przesądni nie są, ale niestety nie wszyscy mają takie poglądy. Wracając do kocich przesądów, na szczęście nie wszystkie przesądy dotyczące kotów są złorzeczące i zdarzają się też pozytywne wróżby. Jedna z nich głosi, że dziewczęta powinny zabiegać wręcz o obecność czarnego kota w swoim domu, gdyż ten zapewni im dużą ilość adoratorów. Inny przesąd sugeruje, że obcy czarny kot, który usiądzie na werandzie domu, oznacza pomyślność i dobrobyt gospodarczy. A trzy czarne koty, zobaczone naraz, wróżą powodzenie. Kult kotów zapoczątkowano już w starożytnym Egipcie. Wówczas w tych zwierzętach dopatrywano się istot boskich, które towarzyszyły bogini Bastet, kobiecie z głową kotki. W tamtych czasach koty były wręcz czczone, a to z powodu wiary w ich silne duchowe moce. Czarne koty od wieków posądzano o kontakt z czarną magią. Spokojne usposobienie, hipnotyzujące zielone oczy i koci indywidualizm w późniejszych czasach łączono z czarownicami. Na dzisiejszą złą sławę czarnych kotów wpłynęły średniowieczne polowania na czarownice. Twierdzono wówczas, że czarny kot, nieodłączny towarzysz czarownicy, obdarzony jest złymi, nadprzyrodzonymi mocami.
Ponieważ czarne koty są zupełnie niewidoczne w nocy, przyjęto, że czarownica posiadająca takiego zwierzaka potrafi zamieniać się w niego, aby pod osłoną zmroku szkodzić ludziom. Czarne koty często były bohaterami książek, filmów czy bajek. Oto kilka kocich celebrytów. Kto z nas nie pamięta najsłynniejszego chyba czarnego kota Rademenesa? No chyba tylko dzisiejsza młodzież i dzieci. Kot Rademenes, bohater serialu Siedem Życzeń, co środę spełniał jedno życzenie swego młodego właściciela. Inny czarny kocur, znany już chyba wszystkim, to kot Bonifacy z kreskówki Przygody kota Filemona. Mądry, dojrzały kocur miał na celu przekazać swemu młodszemu towarzyszowi najważniejszą kocią mądrość, czyli najlepiej przespać wszystko. Kolejnym, tu już niekoniecznie pozytywnym bohaterem jest kot Behemot z Mistrza i Małgorzaty Michała Bułhakowa. To prawdziwy paźdemon, który przybiera postać czarnego kota lub człowieka o kociej twarzy. Jako kot wprawia w zdumienie przeciętnych mieszkańców Moskwy swymi niecodziennymi sztuczkami. Między innymi kupując bilet, przemawia do motorniczego tramwaju, pije wódkę i zagryza marynowanymi grzybkami. Gra w szachy oraz pozbawia głowy konferansjera z teatru. Telewizyjną karierę zrobił kot Salem z serialu Sabrina Nastoletnia Czarownica. Ten gadający kocur to miłośnik długich telefonicznych rozmów. Najczęściej przysparzał swojej opiekunce sporo kłopotów, ale zawsze lądował na czterech łapach. Jak to kot? Dla prawdziwych miłośników tych miękkich i puszystych czworonogów, nieważne jakiego są koloru – czarne, białe, rude, szare czy burę. Każdy kot chodzi własnymi ścieżkami, przesypia większość życia i tak samo mruczy. Tak więc przypisywanie mu pechowych cech jest chyba mocno krzywdzące. Ale dla tych mimo wszystko przesądnych mam radę. Gdy czarny kot przebiegnie wam drogę, należy szybko obrócić się trzykrotnie wokół własnej osi i plunąć przez lewe ramię. Wówczas pech na pewno was ominie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.